Rafał Trzaskowski jest bardzo popularny. Jest popularny. Również jest fajnym prezydentem Warszawy. Ale w elektoracie lewicowym jest bardzo popularny. W momencie, kiedy Rafał Trzaskowski zostałby namaszczony na premiera albo stałby się naprawdę pierwszorzędną twarzą kampanii Platformy Obywatelskiej, no to mógłby po prostu wyssać ten elektorat lewicowy lewicy. I wtedy moglibyście spaść pod kurw wyborczy. Spokojnie. Już wiele razy grzebano i składano do trumny lewicę, inne partie opozycyjne. Lewica była, ale jest i będzie. Ale taka siła spokoju, patrząc historycznie, nie zawsze się sprawdza. Wie pan, ja uważam, że trzeba dawać szansę każdemu, kto nie wiem, daje widoki na to, że mógłby sobie poradzić z rządzeniem krajem. Jeśli ktoś cieszy się dużym powodzeniem, dużym zaufaniem, a przecież Rafał Trzaskowski jest taką osobą, zresztą w pierwszej dziesiątce jest także na przykład Robert Biedroń, najbardziej popularnych polityków, to ja bym chciał, żeby wreszcie stery państwa przejęli 40-latkowie, czy nawet 50-latkowie, którzy są dzisiaj ciągle uważani w polskiej polityce, o dziwo, za super młodych ludzi. Więc trochę chyba, tak mi się wydaje, że nawet nie trochę, przychodzi czas na młodych, albo przychodzi czas na młodszych, a siwe głowy powinny raczej być na backstage'u i doradzać, jak dobrze kierować państwem. To...